Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam niewiarygodną sprawę dwóch młodych kobiet, którym udało się oszukać przeznaczenie. Pozwólcie, że w tym wstępie nie będę zdradzać dużo więcej i pozwolę, żeby ta historia mówiła sama za siebie. Wszystko zaczęło się latem 1977 roku, kiedy 19-letnia studentka Uniwersytetu Yale, Terry Jentz, wraz ze swoją współlokatorką, 20-letnią Avron Goldman, zaplanowały rowerową wycieczkę nowo otwartym szlakiem rowerowym, Bike Centennial, mierzącym ponad 6750 km i obejmującym najpiękniejsze tereny pomiędzy amerykańskimi wybrzeżami. Terry i Avra były przyjaciółkami od 2 lat i miały nadzieję, że ta wyprawa okaże się być niesamowitym życiowym doświadczeniem, które będą mogły wspominać przez długie lata. Dodatkowo, w duchu kultury lat 70. chciały podczas tej wycieczki odnaleźć sens życia. Aby przygotować się do tak trudnej wyprawy, trenowały przez kilka miesięcy i Terry między innymi uczyła Avrę, jak wygląda życie obozowicza, pokazując jej na przykład, jak wykopać rów wokół namiotu odprowadzający deszczówkę. Tego lata przełęcze górskie stały się przejezdne wyjątkowo wcześnie, co pozwoliło dziewczynom dostać się w wyższe partie gór. Na początku autobusem dostały się na zachód, a w mieście Portland dołączyło do nich dwoje innych rowerzystów, Kathy i Mark. Stamtąd 16 czerwca 1977 roku ruszyli w dalszą drogę na rowerach. 7 dnia, w środę 22 czerwca wieczorem, Terry i Avra uznały, że nie mają już siły jechać dalej i postanowiły rozbić obóz. Zatrzymały się w parku stanowym Klein Falls w stanie Oregon. Następnego dnia miały w planie spotkać się z Markiem i Kathy w mieście Redmond. Przyjaciółki rozbiły obóz nad rzeką, ale od samego początku obie czuły się dziwnie nieswojo i niekomfortowo, tak jakby były obserwowane. Uznały jednak, że po prostu są lekko przewrażliwione jako dwie młode kobiety podróżujące samotnie. Znalazły najbardziej ustronne i wygodne miejsce niewidoczne z autostrady. Początkowo dookoła było wielu innych turystów, jednak gdy zaczął zapadać zmrok, wszyscy wrócili do domów i dziewczyny zostały same. Około 23:30, gdy zdążyły już zasnąć w namiocie, obudził je dźwięk nadjeżdżającego samochodu. Terry uznała, że może jest to po prostu grupa imprezujących nastolatków, którzy postanowili zrobić sobie jeszcze kemping. Jednak w pewnym momencie poczuła, jak coś przygniata jej rękę i pierś. Niezidentyfikowany ciężar przygniótł ją, uniemożliwiając oddychanie. Dopiero po kilku minutach, gdy musiała walczyć o każdy oddech, zrozumiała, że to samochód przejechał po namiocie i opony wciąż przygniatały ją do ziemi, łamiąc jej obie ręce, jedną nogę, obojczyk i kilka żeber, a także miażdżąc płuca. Tego typu wypadek byłby mało prawdopodobny, jednak nie niemożliwy, jeśli kierowca na przykład był pod wpływem substancji odurzających. Jednak nie mogła zrozumieć, dlaczego nadal nie odjeżdża. Usłyszała także krzyk przyjaciółki, później 7 ciosów, po których nastała mrożąca krew w żyłach cisza. Następnie kierowca wycofał samochód, dzięki czemu Terry wreszcie mogła nabrać oddech. Tajemniczy mężczyzna nie odjechał jednak. Zatrzymał pojazd, wysiadł z niego i stanął nad Terry. Było ciemno, a do tego dziewczyna nie miała na sobie soczewek kontaktowych, więc nie wiedziała, co się dzieje i prawie nic nie widziała. Poczuła 2 uderzenia tempem, najprawdopodobniej drewnianym przedmiotem, a następnie, gdy uniosła ręce, udało jej się chwycić metalowe ostrze siekiery w chwili, gdy napastnik powoli opuszczał siekierę na wysokość jej serca. Zwróciła wtedy uwagę na jego muskularne nogi, dżinsowe spodnie, wsuniętą w nie koszulę oraz kowbojskie buty. Przerażona Terry zaczęła błagać nieznajomego, żeby zostawił ją w spokoju. Prosiła, żeby wziął co tylko chce, byle darował jej życie. W pewnym momencie mężczyzna podniósł siekierę, jednak zamiast wziąć zamach i uderzyć, po prostu odsunął się, a następnie wrócił do samochodu i odjechał.
Jens leżała dłuższą chwilę bez ruchu, z szeroko otwartymi oczami, nie mogąc uwierzyć w to, co właśnie ją spotkało. Wszystko było tak szokujące i nagłe, że wydawało się być snem. Czuła jednak na sobie swoją własną krew i słyszała jęki Avery. Po pokonaniu pierwszego szoku, Terry wyswobodziła się ze swojego śpiwora i doczołgała do przyjaciółki. Dotknęła tyłu jej głowy i pod palcami poczuła tkankę mózgową. Zdała sobie wtedy sprawę, że Avery może zaraz umrzeć i chciała zrobić wszystko, żeby na to nie pozwolić. Lewą, sprawną ręką wyciągnęła ze zniszczonego namiotu swoje soczewki kontaktowe, dzięki którym wreszcie mogła dobrze widzieć i ocenić sytuację. Następnie wyjęła małą, żółtą latarkę spod namiotu i postanowiła pojechać na rowerze do najbliższego miasta po pomoc. Dopiero wtedy, gdy ręce odmówiły jej posłuszeństwa, zrozumiała, że są połamane i musiała szybko wymyślić inny plan na ratunek. Choć była ciężko ranna, zdołała dojść na pobliską drogę, gdzie zatrzymała dwoje przyjeżdżających nastolatków. Billa Penhollowa i Darlene Gervais. Darlene wspomniała, że 19-latka była tak zakrwawiona, że krew dosłownie kapała jej z włosów. Cała trójka wróciła do obozowiska pomóc Avery. W pewnym momencie w oddali zobaczyli światła i obawiali się, że napastnik może wrócić na miejsce ataku, dokończyć dzieła. Na szczęście jednak po chwili pojazd odjechał i nastolatkowie mogli umieścić kobiety w aucie. Przyznali, że w tamtym momencie myśleli przede wszystkim, jak wytłumaczą to wszystko swoim rodzicom. Podczas podróży Terry straciła przytomność i odzyskała ją dopiero w sali szpitalnej. Gdy pielęgniarka zdejmowała jej soczewki kontaktowe, rozcinała ubranie i goliła włosy. Na łóżku obok leżała Avery. Po wykonaniu wszystkich podstawowych badań, w tym rentgena, podczas którego Terry czuła, jak dosłownie grzechoczą jej kości, obie studentki zostały przewiezione do większego i lepiej wyposażonego szpitala – St. Charles Medical Center w mieście Bend. Okazało się, że Terry oprócz wymienionych wcześniej obrażeń ma także złamany nos, złamanie czaszki i nieruchomą, rozszerzoną źrenicę. Pielęgniarki, które tamtego dnia pełniły nocną zmianę, były w szoku, widząc przywiezione pacjentki. Avery, która kilkukrotnie została uderzona w głowę ostrzem siekiery, poddano 9-godzinnej operacji mózgu ratującej życie. Przeżyła, jednak nie udało się ocalić jej wzroku. Okazało się, że życie zawdzięcza wgniecionemu kawałkowi czaszki, który zablokował naczynie krwionośne, tamując krwotok. Kolejnego dnia do szpitala przyjechali rodzice rowerzystek, a także Kathy i Mark, współtowarzysze, z którymi dziewczyny miały spotkać się następnego dnia. Terry przyznała, że zmaga się z poczuciem winy przez to, że odniosła mniejsze obrażenia niż przyjaciółka. Pracownicy szpitala polecili jej bliskim, żeby jak najczęściej przypominali jej, że tak naprawdę to ona uratowała życie Avery. Mark również obwiniał się za to, co się stało, ponieważ ze względu na to, że chciał przejechać określoną liczbę kilometrów dziennie, Avery i Terry zostały w tyle same. Policja rozpoczęła śledztwo od odwiedzenia miejsca ataku po północy 23 czerwca 1977 roku. Zabezpieczyli tam odciski opon pojazdu napastnika. Okazało się, że najprawdopodobniej miał dwie łyse opony z tyłu i tylko jedna przednia jako jedyna miała bieżnik. Ślady opon prowadziły z utwardzonej drogi przez krawężnik i wykonywały półkolisty manewr. W miejscu, gdzie ślady zawracały na trawie, znajdowała się plama krwi. Udało się dotrzeć do osób, które w czasie ataku przebywały w okolicy i okazało się, że kilku świadków widziało mężczyznę w czerwonym lub wiśniowym pick-upie z białą skrzynią, zaparkowanym niedaleko miejsca, gdzie studentki rozstawiły namiot. Niestety nikt nie zapamiętał najistotniejszych szczegółów, takich jak na przykład numery tablic rejestracyjnych. Ponadto zeznania świadków nie były spójne. Jedni twierdzili, że napastnik miał około 20 lat, a inni 30.
Dwie osoby upierały się, że miał brodę, a jedna kobieta mówiła, że był niski, jak na mężczyznę, że miał ciemne włosy i mimo, że był środek nocy, to miał na sobie ciemne okulary. Przesłuchani przedstawili aż 5 różniących się od siebie opisów tego mężczyzny. Jakiś czas później pewna kobieta zadzwoniła na policję, twierdząc, że widziała 4 motocyklistów, którzy w nocy 22 czerwca zameldowali się w hotelu niedaleko miejsca ataku. Zatrzymali się w pokoju, który dzielił ścianę z tym, w którym ona mieszkała, i podobno zachowywali się bardzo głośno. Kłócili się, tupali, uderzali w ściany, a w pewnym momencie nawet jeden zaczął grozić drugiemu, że odetnie mu łeb. Śledczy zbagatelizowali jednak to zgłoszenie, nigdy nie badając, czy mogło mieć jakiś związek z atakiem na rowerzystki. Skupiono się na innym ataku sprzed kilku lat. W 1974 roku niejaki Steven Douglas Malik zaatakował kluczem francuskim 2 autostopowiczki koło szczytu Santian w Górach Kaskadowych. Według śledczych użyte narzędzie mogło należeć do tego samego zestawu co siekiera, którą posługiwał się sprawca z 1977. Co więcej, funkcjonariusze zainteresowali się również Josephem Hamiltonem Segnerem, który odsiadywał od niedawna wyrok za pobicie ze skutkiem śmiertelnym młodej autostopowiczki. Broń użyta podczas tamtej napaści nie została zidentyfikowana. Segner był podejrzewany o zabicie jeszcze jednej kobiety w parku w innym hrabstwie. Doskonale znał wszystkie parki w całym stanie. Ostatecznie policja nie zdecydowała się na przesłuchanie ani Malika, ani Segnera. Gdy Terry odzyskała siły na tyle, że nie musiała już stale przyjmować morfiny, została przesłuchana przez policję. Opisała swojego napastnika jako sprawnego fizycznie młodego kowboja. Pokazano jej również całą walizkę różnych siekier w nadziei, że rozpozna tą, która najbardziej przypomina narzędzie zbrodni, jednak dziewczyna nie była w stanie aż tak dokładnie zidentyfikować tego przedmiotu. Po tygodniu spędzonym w szpitalu, Terry była już w stanie siedzieć o własnych siłach oraz używać rąk na tyle, żeby móc korzystać z telefonu. 19-latka była też bardzo lubiana przez pielęgniarki, które się nią opiekowały. Jedna z nich podarowała jej nawet podkoszulek, który był taki sam jak ten, który Terry miała na sobie w chwili ataku, który bardzo lubiła, a który uległ całkowitemu zniszczeniu. A inna pielęgniarka nadała jej przezwisko Sherman, po czołgu z czasów II wojny światowej. Historia Terry bardzo szybko stała się głośna w całym kraju i dziewczyna zaczęła otrzymywać listy i prezenty z różnych części Stanów Zjednoczonych. Zaczęła więc kolekcjonować pocztówki od nieznajomych, którzy życzyli jej szybkiego powrotu do zdrowia i gratulowali odwagi. Zdecydowała się również zachować rower, poplamiony krwią śpiwór i latarkę, która tamtej nocy oświetlała jej drogę. Chciała w ten sposób zmienić bolesne wspomnienie w powód do dumy i symbol odwagi, jaką wtedy się wykazała. Kilka tygodni po ataku pewna kobieta z Redmond skontaktowała się z policją, twierdząc, że napastnikiem mógł być 17-letni Richard Dam. Dziewczyna Dama, Janie Fraley, przypomniała sobie, że niedługo po 22 czerwca 1977 roku partner zmienił opony w swoim pick-upie oraz wyrzucił skrzynkę z narzędziami. Wyniki jego 2 badań wariografem były niejednoznaczne, a do tego, jak się okazało, podczas testów podejrzany był pod wpływem środków odurzających. Jego dziewczyna wspominała później, że 2 przednie opony jego samochodu nie pasowały do siebie, a tylne były do kompletu, co przeczyło temu, co policja ustaliła na temat auta sprawcy. Osoby, które miały z nim kontakt, zgodnie twierdziły, że czuły się niekomfortowo w jego towarzystwie, a jeden mężczyzna twierdził nawet, że kiedyś Richard gonił go z deską z wbitym gwoździem. Lokalna policja dobrze go znała, ponieważ miał na swoim koncie kilka aktów agresji, jednak za żaden z nich nigdy nie został skazany. Podobno stosował również przemoc wobec swojej własnej dziewczyny. Janie twierdziła, że raz kazał jej nawet wykopać sobie własny grób w ogrodzie.
Do tego łamał jej ręce, nos, żebra, pluł jej w oczy tytoniem, nie wpuszczał do domu albo przywiązywał. Groził także, że ją zabije i wywiezie do lasu i nikt nigdy jej nie znajdzie. Kazał dziewczynie błagać o litość. Janie aż 10 razy trafiała do szpitala, jednak i tak Richard nigdy nie odpowiedział karnie za swoje czyny. Panowało ogólne przekonanie, że nienawidził wszystkich kobiet ze względu na to, że jego biologiczna matka oddała go do adopcji. Ostatecznie chłopakowi nie postawiono zarzutów w związku z atakiem na rowerzystki w 1977 roku. Jednak przez wiele kolejnych lat Richard mówił wszystkim, że został fałszywie oskarżony o bycie człowiekiem z siekierą z Klein Falls, wymyślając coraz to nowe wytłumaczenia swojej niewinności. Innym podejrzanym w związku z atakiem był skazany gwałciciel i morderca Richard Wayne Godwin o pseudonimie Bud. Niedługo po incydencie Godwin trafił za kraty za inne niepowiązane morderstwo. Organy ścigania uznały go za podejrzanego, jednak Terry stwierdziła, że nie przypomina on mężczyzny, którego widziała tamtej nocy. 3 lipca 1977 roku, po 12 dniach w szpitalu, Terry została wypisana do domu. Cudem zarówno jej, jak i Avery udało się dojść do siebie po ataku, choć Goldman nigdy nie odzyskała wzroku. Niestety, rodzice Avery obwiniali Terry za to, co spotkało ich córkę i nie pozwalali im na utrzymywanie kontaktu. Terry codziennie musiała walczyć z wyrzutami sumienia i bardzo martwiła się o koleżankę. Dopiero w 1981 roku dziewczyny ponownie się spotkały. Nastąpiło to jednak przypadkiem na ulicy i było bardzo przelotne. Obiecały sobie jedynie, że odnowią wkrótce kontakt. Terry wspominała, że przez pierwsze kilka lat po ataku nie czuła, żeby miała jakąkolwiek traumę związaną z tym, co ją spotkało. Twierdziła, że czuła się wręcz niezniszczalna i nieśmiertelna, ponieważ udało jej się przeżyć coś, z czego teoretycznie nie powinna ujść z życiem. Osoby w jej otoczeniu były bardzo zaskoczone tym, jak bardzo spokojnie podchodzi do tych wydarzeń i że nie próbuje za wszelką cenę o tym zapomnieć. Całkowicie uniknęła załamania nerwowego, które było przecież tak częste wśród ofiar. W jej przypadku jednak musiało minąć kilka lat, zanim podejście do traumy zaczęło się zmieniać. Terry stopniowo zaczęła być coraz bardziej strachliwa i obsesyjnie wymyślała różne zagrożenia, które mogą ją spotkać i jak będzie mogła w tamtych chwilach się bronić. Aby wygłuszyć stresujące emocje, zaczęła bardzo dużo spać. Musiało minąć kolejne kilka lat, zanim nauczyła się radzić sobie z lękami, ale i tak nigdy już nie była tą samą dziewczyną, co na początku 1977 roku. W 1992 Terry wróciła na miejsce, w którym doszło do ataku. Przez kolejne lata wracała tam jeszcze kilkakrotnie i rozmawiała z mieszkańcami. Gdy skontaktowała się z biurem prokuratora okręgowego w hrabstwie Oregon, okazało się, że akta jej sprawy są niekompletne. Oficjalne zapisy ataku, w tym wywiady, dowody rzeczowe i zdjęcia z miejsca zbrodni, zostały przypadkowo utracone. W lipcu 1995 roku Len Fredrickson, detektyw oregońskiej policji stanowej, poinformował Terry, że namierzył Richarda Dama i miał okazję z nim porozmawiać. Okazało się, że młody mężczyzna, o dziwo, był bardzo chętny do współpracy i chciał oczyścić swoje imię. Fredrickson nie znalazł żadnego dowodu łączącego Richarda bezpośrednio z tym zdarzeniem. Podejrzany przyznał, że zażywał wszystkie narkotyki pod słońcem, często wybuchał i robił wiele niewłaściwych rzeczy, chcąc podtrzymać swoją renomę łobuza. Przyznał też, że miał dostęp do siekiery swojego ojca, jednak przysiągł, że nie miał nic wspólnego z atakiem i był skłonny zrobić wszystko, żeby oczyścić swoje imię. Nie miał jednak niepodważalnego alibi ani świadka, który potwierdziłby jego miejsce pobytu 22 czerwca 1977.
Tak jak już wspomniałam, Terry i Avra przez długie, długie lata nie miały ze sobą kontaktu. Żadna z nich nie znała nawet adresu zamieszkania tej drugiej. Ostatni raz widziały się bardzo przelotnie w 1981 roku i mimo obietnic odnowienia kontaktu to nigdy nie nastąpiło. Trudno oceniać, czy to dobra, czy zła decyzja, ponieważ z jednej strony mogłyby wzajemnie się wspierać i na pewno najlepiej na świecie rozumiały, przez co przeszła ta druga, jednak z drugiej strony mogłyby przypominać sobie o tej traumie. Terry skontaktowała się z dawną koleżanką dopiero 25 lat po tym ostatnim spotkaniu, w 2006 roku. Zapytała Avery, czy zgadza się, żeby opisała ich historię w książce. Goldman wyraziła zgodę, a Terry wydała książkę pod tytułem Dziwny skrawek kraju. Od ataku minęło już 46 lat. Do dziś w sprawie nie doszło do żadnego aresztowania i sprawa zdążyła już ulec przedawnieniu. Mieszkańcy okolic Klein Falls zgodnie twierdzą, że to wydarzenie nigdy nie zostanie zapomniane i na zawsze będzie rzucało cień na ich społeczność. Terry przyznała, że do dziś miewa sny związane z tym wydarzeniem. Śni jej się młody kowboj z siekierą, jednak o dziwo, w tych snach zawsze jest dla niej miły i uprzejmy. I to jest już koniec tej niewiarygodnej sprawy. Znając tak wiele różnych spraw kryminalnych, trudno nie być zaskoczonym tak relatywnie pozytywnym finałem. Oczywiście nie da się ukryć, że była to ogromna tragedia i że życie dwóch młodych kobiet zostało na zawsze zmienione. Jedna straciła wzrok i obie muszą do końca życia żyć z traumą. Jednak z drugiej strony, biorąc pod uwagę okrucieństwo tego ataku, nie da się nie stwierdzić, że dosłownie oszukały tamtego dnia przeznaczenie. Jestem bardzo ciekawa, co wy sądzicie na temat tej sprawy. Podzielcie się proszę swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jak zwykle możecie tam również pisać swoje propozycje tematów do kolejnych odcinków z tej serii lub miniserii o sektach. A teraz bardzo dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!